Witamy w Wietnamie. Tym odcinkiem zaczynamy nowy kraj i obecnie jesteśmy w największym mieście wietnamskim, Ho Chi Minh. Do lat 70. To miasto nazywało się Saigon i właśnie pod taką nazwą my znamy to miasto. Ho Chi Minh słynie z dużego natężenia ruchu ulicznego i chaosu, który można powiedzieć, że w Polsce stał się przysłowiowy. Ale Saigon! Najpopularniejszym środkiem transportu w mieście są skutery, których miliony poruszają się po drogach oraz chodnikach, przez co przekraczanie ulic często jest wyzwaniem, zwłaszcza na początku pobytu. Wypadki zdarzają się jednak rzadziej niż mogłoby się wydawać. A oto katedra Notre Dame. Ale nie jesteśmy w Paryżu, jesteśmy dalej w Saigonie. Tutaj taką też mają. Została wybudowana pod koniec XIX wieku i ma 40 metrów i wtedy, kiedy została wybudowana, była największym budynkiem w całym Saigonie. A przed katedrą widzicie statuę Marii. To jest statua świętej Marii, królowej pokoju. Przywieziona została z Rzymu w 1959 roku z nadzieją, że przyniesie pokój całemu Wietnamowi. Ale jak wiemy, później potoczyło się troszeczkę inaczej. Z drugiej strony ulicy widzimy budynek Poczty Głównej. Jest to jeden z bardziej znanych budynków w całym Saigonie. Również z końca XIX wieku, w stylu francuskim, kolonialnym. Malowidła map na ścianach, wspaniała mozaika kafelkowa na podłodze. Naprawdę robi wrażenie. I co ciekawe, została zaprojektowana przez Gustawa Eiffla, czyli osobę, która również zaprojektowała wieżę Eiffla w Paryżu. Jesteśmy w samym centrum miasta, wokół smog i to w dużych ilościach, a za mną pomnik Ho Chi Minha, od którego nazwano to miasto, po tym jak przechrzczono je z Saigonu. W środku zgiełku miasta znajduje się bardzo spokojne miejsce. Jest to pagoda jadeitowego cesarza. Charakterystyczna różowa fasada uzupełniona jest bardzo ładnymi zielonymi dachówkami właśnie w kolorze jadeitu. Świątynia jest taoistyczna, co troszkę zmienia to, co dotychczas widzieliśmy w naszej podróży, bo były dotychczas świątynie buddyjskie, tutaj zmiana religii, dlatego że była to, czy jest to świątynia wybudowana w 1907 roku przez mniejszość chińską. W świątyni panuje spory chaos i hipnotyczna atmosfera, a od woni kadzidła łatwo dostać zawrotów głowy. Jest to świątynia taoistyczna, dlatego układ zupełnie inny niż w buddyjskiej. Jest to właśnie labirynt połączonych ze sobą pomieszczeń. Każde z nich jest poświęcone czemuś innemu. Najciekawsze wydają się pokój kobiet z figurką bogini matki oraz sala 10 piekieł z królem piekła po środku oraz tablicami przedstawiającymi męki piekielne, jakim poddawani są grzesznicy. Ciekawą sprawą jest to, że obok króla piekła umieszczono figury Europejczyków, których można rozpoznać po charakterystycznych kapeluszach. Głównego ołtarza z jadeitowym cesarzem strzegą natomiast olbrzymie posągi demonów. Przed świątynią znajdują się jeszcze dwa ciekawe elementy. Pierwszym jest piec, w którym palone są karteczki z życzeniami, drugim niewielki stawik z żółwiami. Dowiedziałem się, że żółwie są symbolem szczęścia i powodzenia w Wietnamie, ale takie sanktuarium jak tu jest rzadkim widokiem. Podobnie jak pusta ulica w Saigonie, dlatego już po kilku dniach zwiedzania, zmęczeni zgiełkiem, uciekamy poza miasto. Dotarliśmy do sławnych tunelów Ku Chi, które są oddalone o 55 km od Saigonu. Przybliżymy Wam troszkę historię tuneli i pokażemy, jak wyglądają one od środka. Zwiedzanie rozpoczyna się od odprawy, podczas której w teorii dowiadujemy się nieco o rozmieszczeniu tuneli i tym, jak są skonstruowane. Ciekawe jest to, że całe 200 km tuneli zostało wykopane ręcznie przy pomocy prostych narzędzi.
Zwiedzanie rozpoczyna się od obejrzenia filmu propagandowego z 1967 roku, który pokazuje dzielnych partyzantów, którzy pracują w dzień, walczą w nocy. No ale teraz już przechodzimy do konkretów. Nasze pierwsze zadanie polega na znalezieniu wejścia do tunelu bojowego i próbie zmieszczenia się do środka. Jak tam? No tam ciężko, żeby dalej iść. Wykopane tuż pod powierzchnią systemy bunkrów służyły do walki bezpośredniej. Do atakowania od tyłu wietnamski żołnierz skakiwał do tej dziury, podczas gdy amerykański to go próbował znaleźć. Przechodzili tyłem i atakowali od tyłu. Nie wiem, bo spadnie, nie mam ręki. Spadnie, niestety. Ciasno. Bardzo ciasno w środku. Malutka dziura, żeby się tam wczołgać. Ale tylko z tej strony chyba. Ktoś, kto waży powyżej 70 kg, nie ma szans. Tunele w środku dżungli były bardzo trudne do wykrycia, dlatego Amerykanie często posługiwali się psami. Wietnamczycy mieli oczywiście kilka sposobów na to, żeby zmylić psy. Pierwszym było wkładanie chili z czosnkiem gdzieś przy wejściu. Powodowało, że pies nie ma takiego dobrego węchu. A drugim sposobem było po prostu branie munduru żołnierza amerykańskiego, wieszanie go przy wejściu po to, żeby pies czuł zapachy żołnierza amerykańskiego, a nie żołnierza wietnamskiego. Całkiem sprytne patenty tutaj wymyślali sobie i nie tylko jeśli o to chodzi, ale też wiele, wiele innych. Dobrym przykładem pomysłowości walczących są słynne pułapki stosowane pod ziemią i na powierzchni. Możemy zobaczyć, jak działają niektóre zasadzki zastawiane w tunelach. Część z nich wykonana jest z przedmiotów użytku codziennego, jak okna czy składane krzesła. Czas zapadni bambusowych z zaostrzonymi kolcami. Kolce naprawdę wyglądają na bardzo ostre, bambus zresztą bardzo ostry, także na pewno śmiertelna sprawa. A tu jest taka pułapka, która atakowała amerykańskiego żołnierza, gdy wyważał drzwi. On wyważał drzwi, wtedy została zluzowana i uderzała żołnierza, wbijając się w jego ciało, a ten żołnierz miał refleks i zdążył się ochronić tutaj ręką, to górna część się blokowała, ale dolna dalej mogła go tutaj uderzyć. Mamy tu scenkę przedstawiającą grupkę żołnierzy, którzy się ukrywają, odpoczywają na powierzchni. Jedna fajna sprawa, sandały wykonane z opony znalezionej, po prostu odzyskanej po Amerykanach, tak zwany Ho Chi Minh sandal. Bardzo użyteczny, na lata łatwo było odwrócić, żeby zmylić żołnierzy wroga, że szli w inną stronę. W przerwie częstujemy się posiłkiem, jak jedli mieszkający pod ziemią partyzanci. Jest to podobna do ziemniaka roślina nazywana tabiłka. Jej atut polegał na tym, że podczas nalotów z użyciem napalmu, kiedy wszystko wokół płonęło, jej bulwy pozostawały pod ziemią nienaruszone. W tunelach jedzono wszystko, co dało się znaleźć, w tym mieszkające tam szczury. Tych jednak na szczęście nikt nam nie proponuje. That was the M41 tank, made from United States, the most popular tank American use. Also, we may see. Czołgi były używane nie wbrew pozorom do ostrzeliwania, ale do wywoływania trzęsienia ziemi, bo amerykańscy żołnierze wiedzieli, że Wietnamscy się ukrywają pod ziemią, więc jeździli czołgami, żeby spowodować wibracje, żeby wywabić wietnamskich żołnierzy na powierzchnię. Wchodzimy teraz do tunelu. Pod ziemię, jak widać. Wejście zostało powiększone, ale wnętrze jest zostawione tak, jak było na czasów wojny. Jest wiele możliwości wyjść, można co jakiś poziom, można po prostu zrezygnować i sobie wychodzić. Można zejść do 160 metrów. Na chwilę światło. Nieźle. Tu jakiś skręt. Nic nie widać, masakra, jest po prostu masakra. Właśnie po 40 metrach. Bo pan żołnierz woła ludzi, czy ktoś nie został. Jest gorąco, duszno, ciemno i totalna klaustrofobia. Nic nie widać. Niezłe.
ciekawe przeżycie, ale myślałem, że będę się gorzej czuł. To jak, Myszko? No, nie było źle, ale dla mnie wystarczy, jak doszłam do tych 20 i wiem, wyobrażam sobie, co może być dalej. Ja sobie nie wyobrażam, jak można było być tak zwanym szczurem tunelowym. Tak. Bo tam Wietnamczycy, którzy powiedzmy tutaj żyli, no też okropna sprawa, jasne. Oni tu mieszkali, tak mieszkali naprawdę sobie... Mieszkali i to było ciężkie. No. Ale goście, którzy penetrowali te tunele, ciemność, zakręty, góra, dół cały czas, duszno. No i ciasno. Bardzo ciasno. Tak. Pułapki na każdym kroku możliwe, plus żołnierze wroga. Totalny horror, po prostu psychiczny dla każdego, kto tam wejdzie w warunkach wojennych. Bycie tym szczurem tunelowym, naprawdę jakaś niewyobrażalna odwaga, nie wiem, jak można coś takiego robić. Tymi intensywnymi przeżyciami kończymy wycieczkę do tuneli Kuchi i wracamy do Saigonu, który jest gwarny nawet w nocy. Dlatego nie zostajemy tam długo i już następnego ranka ruszamy na kolejną wycieczkę. Rzekę Mekong mogliście już oglądać w naszych niektórych poprzednich filmach. Na przykład jak spływaliśmy Mekongiem w Laosie, na północy Laosu, albo w krainie, przepięknej krainie 4000 wysp. Ale teraz będziemy zwiedzać deltę Mekongu, czyli jesteśmy u ujścia tej wielkiej rzeki i pokażemy Wam, jak wygląda życie w delcie Mekongu. Będą to dwa intensywne dni z wieloma postojami na wyspach rozlewiska. Nasz pierwszy przystanek w delcie Mekongu to Unicorn Island, czyli wyspa jednorożca. Cztery wyspy główne tutaj nazwane są wyspy od magicznych zwierząt. Jednorożca, smoka, żółwia i jeszcze jedna. Feniksa. Na tej wyspie są bardzo znane sady i pasieki z ulami, więc będziemy mieli okazję spróbować podobno bardzo smacznego miodu. I ten miód jest wyjątkowy właśnie dlatego, że pszczoły żyją właśnie w sadach wśród drzew owocowych. Pani nam szykuje herbatkę z miodem i z owocem. Nie jestem pewna, co to za owoc. Jak można się spodziewać po herbatce z miodem, jest bardzo, bardzo słodka. Do tego suszony imbir, który jest w smaku bardzo ostry. Smak miodu. Bardzo kwiatowy, bardzo świeży, lekki cytrus, wyczuwalny. To jest ryba słoniowa, która jest bardzo popularna tutaj, to jest ryba słodkowodna. I to dobre miejsce, żeby powiedzieć, że odwiedzając wietnamskie restauracje, często natkniemy się na różnego rodzaju niezwykłości. Gdzie jesteśmy? W restauracji. Jak to wygląda? Jak oceanarium. Koniec niestety próbowania miodu. Idziemy dalej. Następny przystanek to degustacja owoców z wietnamską muzyką w tle na żywo. Więc dostaliśmy 5 rodzajów owoców. Do tego mamy przyprawę, którą już mogliście u nas widzieć. To jest sól z jakimś pikantną przyprawą. Herbatka. No i co, próbujemy. Znany nam ananas, bardzo ładnie pokrojony. Takie półgwiazdeczki jakby. Słodki ananas, rewelacja. Kolejne. Papaja. Średnio przez nas lubiana, ale zobaczymy. Prosto z drzewa. Nie moje smaki w ogóle. To jest guava. Jest bardzo kwaśna, z tego co pamiętam. Zobaczymy. Konsystencja jak jabłko ma. Dobre. Takie kwaśne, niedojrzałe, niecierpkie jabłuszko mięciutkie. Bardzo fajne. Nie kwaśne. Mangostan. Ze skórką, tu bez. Chyba nie je się skórki. To jednak nie jest mangostan. To jest gwiezdne jabłko. Jak widać, bardzo fajne, bardzo takie soczyste, mięciutkie, bardzo fajny, słodki owoc. I owoc, którego nie znamy.
Zaraz się dowiemy, bo pani tłumaczy. Sabocie? Samocie. Sabocie. Smakuje trochę jak gruszka, trochę jak śliwka, ale jest zapach wędzony, taki aromat. Tak, idziemy teraz, pojedliśmy tam owoce, posłuchaliśmy wspaniałej muzyki. Popróbowaliśmy. Wspaniałego występu. I idziemy teraz na łódeczkę. Tak, no, zobaczymy. Będziemy płynąć po kanale. Tak, i zobaczymy trochę natury, przyrody. Jest? Pachnie! No, moja ulubiona. No, ale świeżutko pachnie. Okej, jesteśmy na łodzi. Bardzo wąskiej. Łodzie bardzo szybko zasuwają. Mają dwójkę wioślarzy, jedna pani z przodu, przed nami drugi gościu z tyłu. I naprawdę widoczki super. Las palmowy, drzewa kokosowe. Relaksik. Podziwiamy przyrodę. Właśnie byliśmy świadkiem czegoś, bo nie wiem, czy wiecie, jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci w tropikach. Takiej naturalnej śmierci. I podpowiadamy, nie są to krokodyle, nie są to węże. Co to jest? Spadające z palmy kokosy. Właśnie jeden z nich spadł dosłownie 10 cm od naszej łódki. Tak. A mógł zabić. Dwa kilometry kanału szybko się kończą i będziemy przesiadali się z powrotem na większą łódź, którą będziemy znowu pokonywali rzekę. Dotarliśmy do następnego przystanku. Tutaj zobaczymy, jak wyrabiane są kokosowe cukierki. A po drodze, gdy płynęliśmy, dowiedzieliśmy się takiej ciekawostki, że w delcie Mekongu żyje 22 miliony mieszkańców, co jest niecałą 1/4 całej populacji kraju, więc naprawdę ogromna delta, bardzo dużo ludzi tu mieszka. Tak, więc produkcja cukierków zaczyna się oczywiście od prostego kokosu. Kokos otwiera się na takim nożu jak tutaj. Coś takiego otwierają. Z otwartego kokosu spożywa się tylko już suchy owoc. Taki kokos ma około 3-4 miesiące, więc soku się nie pija. Nie jest słodki, nie jest zdatny do picia. Owoc wygrzebuje się takim nożem, więc ciekawie. Kolejny etap to mielenie owocu na proszek. Później proszek wkłada się w takie specjalne worki i je się ugniata. Tu jest taka ugniataczka ręczna, gdyby zabrakło prądu, a tu jest elektryczna. Ugniata się i wydobywa się mleko kokosowe. I tutaj ten miał kokosowy zostawiony jest jeszcze na noc i drugi raz się je ugniata i wydobywa się olej kokosowy. Ale z mleka robi się właśnie cukierki i mleko jest gotowane tutaj na ogniu, cały czas mieszając, około 45 minut do godziny. Później ta masa staje się taka karmelowa trochę i zastyga. Układa się je, rozlewa się je na takie cienkie, długie pasy i później zostaje pocięta na kawałki, które są pakowane jako cukierki. Taki cukierek jest pakowany w papierek ryżowy, który również można jeść. A i taki papierek pozwala na zachowanie cukierka nawet do 6 miesięcy, ale nie dłużej. I to wcale nie jest przyspieszone tempo. Nasz kolejny przystanek to miejsce na lunch. Jesteśmy na kolejnej wyspie. Nie wiem już której. I zaraz po drodze do knajpki zobaczyliśmy taki stawik i ludzie z koszami łapią coś, ewidentnie łapią. Podejrzewamy, że to ryby, ale nie jesteśmy pewni, czy to goście sobie mogą łapać, czy to są specy.
Właśnie widzieliśmy, jak złapali jedną rybę. Gościu ręcznie wyciąga z tego kosza przez otwór u góry i wkłada do koszyka obok, żeby przenieść, więc nieźle. Cóż, jedni na obiad próbują złapać rybkę do kosza, a inni wolą krokodyla, którego na życzenie usmaży kucharz w pobliskiej restauracji. Następnego dnia na poranną kawę udajemy się na pływający targ. Jest to właściwie pływająca hurtownia owoców, zaopatrująca w towary całą okolicę. Duże łodzie cumują w tym miejscu nawet kilka dni, zanim właścicielom uda się sprzedać cały towar. Aby łatwo rozeznać się w tym, jakie owoce oferowane są na łodziach, są one umieszczane na wysokich tyczkach zamontowanych na dziobie. Przy okazji mamy możliwość obejrzeć nadrzeczną zabudowę, która wygląda bardzo chaotycznie, ale ma swoje praktyczne strony, o których dowiadujemy się po zejściu na ląd. Co jeszcze ciekawe tutaj dla Delty Mekongu, to to, że mieszkańcy wesoło witają powódź, ponieważ ona bardzo użyśnia glebę i podczas powodzi mogą łapać bardzo dużo ryb. Na szczęście oni są sprytni i zabezpieczają się przed powodziami, na przykład tym, że budują takie specjalne progi. Jak jest powódź, to ta część jest zalana, a ten próg chroni resztę domu przed zalaniem wnętrza. Jesteśmy właśnie w następnym miejscu dzisiejszej wycieczki. Jest to fabryka makaronu ryżowego. Widzimy tutaj dużo takich placków jakby ryżowych, które są potem cięte na cieniutkie sznureczki jako makaron. Więc tak, jeśli chodzi o składniki, które są wykorzystywane do ciasta, z którego robi się ten makaron, to jest to ryż, proszek ryżowy i 10% specjalna odmiana ziemniaka, która powoduje, że makaron jest taki bardziej lepki. Nie do końca wiem, jak się nazywa. Jedliśmy ją w odcinku z tuneli. Babiłka! Podobne receptury robi się papier ryżowy, który mogliśmy widzieć wczoraj, jak pakowali cukierki. Tylko że do papieru ryżowego wykorzystuje się sam proszek ryżowy, no i oczywiście wodę. Do rozpalania i utrzymywania ognia wykorzystywane są łupiny ryżowe. Po pierwsze, używają ich dlatego, że ryżu mają w bród, szczególnie w delcie Mekongu, a po drugie, spalone łupiny, które tutaj widzimy, używane są do użyźniania gleby, więc jako naturalny nawóz. Placki ryżowe smażą się pod przykryciem dosłownie chwilę. Kiedy są gotowe, za pomocą specjalnego wałka są zbierane i przenoszone do suszenia. Ten z pozoru trudny proces z niewielką pomocą można opanować w ciągu kilku minut. Kiedy placki wyschną i zesztywnieją, są cięte na paski. Uwaga na palce! Makaron pocięty. Cały? Nie, tylko dwie czy trzy płyty. Tak przygotowany makaron można gotować lub smażyć. My na obiad tego dnia udajemy się jednak do pobliskiego sadu. Aby się tam dostać, przekraczamy tak zwany Małpi Most, który jest bardzo popularny na pociętych licznymi kanałami wyspach. Czy troszkę to ruchome, ale tu jest stabilnie, za to całkowicie bezpiecznie. Połączone sznurkiem, tutaj drutem, jedna poręcz w zupełności wystarczy. W sadzie rośnie wiele ciekawych drzew, jak na przykład chlebowce. Mamy też okazję zobaczyć serce bananowca. Otoczeni owocami, jesteśmy nieco zaskoczeni tym, jakie menu czeka nas w restauracji, gdzie starszy pan reklamuje węża wodnego złapanego na pobliskim polu ryżowym jako największy przysmak. A Magda, wbrew zasadzie mówiącej, że nie powinno bawić się jedzeniem, koniecznie chce wziąć węża do rąk. Ale to przód mięśni w ogóle tam w środku, ale jaja. Ale czuć tą siłę w ogóle, ale jaja. Ale jaja. You okay? Anakonda. Ugryzł małego, ale to podobno nic nie. Tego węża, którego widzieliście, możemy zjeść tutaj, możemy spróbować. Na razie jest żywy, bo w niego robią na świeżo. A tymczasem na barbecue, na ogniu możemy zobaczyć małego ptaszka, ślimaki, żabę i myszy. Myszy z pola ryżowego, nie szczury.
I małe rybki. Ciekawie. Na te specjalności kuchni Delty Mekongu się nie zdecydowaliśmy, więc nieco głodni wracamy do Saigonu na bardziej tradycyjny posiłek. W tej jednej z niewielu spokojnych uliczek kończymy dzisiejszy odcinek. Jednak niespokojny. Kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, klikajcie łapkę w górę. Będzie nam na pewno bardzo miło. Za tych, którzy klikają i subskrybują, wypiję zdrowie. Tym odpiłem Saigon. Dzięki.